Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o prądzie. Nikt nie wie, jak on wygląda, ale każdy widzi efekty jego działania. Na przykład świecąca żarówka albo grające radio. Te i wiele innych urządzeń elektrycznych działa właśnie dzięki niemu. Jak to się dzieje? Jeśli rozejrzycie się dookoła, zauważycie, że większość przedmiotów składa się z kilku innych, mniejszych elementów. Tak jak moje radio. Składa się z głośników, rączki i anteny. Tak samo i moje puzzle. A jak myślicie, czy ten jeden element układanki zbudowany jest z innych, mniejszych elementów? Okazuje się, że tak. Jak każda rzecz na świecie, stworzony jest z atomów. Atomy są tak małe, że nie możemy ich zobaczyć gołym okiem. Te małe, kolorowe kuleczki to atomy. Ale nawet atomy składają się z mniejszych cząstek. Postaram się to Wam przybliżyć. Atomy składają się z jeszcze mniejszych cząstek. Jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. Elektrony mają cechę, którą nazywamy ładunkiem elektrycznym. W przyrodzie mamy dwa rodzaje ładunków – dodatni i ujemny. Ładunek ujemny mają właśnie elektrony, a ładunek dodatni – protony, które tworzą jądro atomowe. W jądrze atomowym znajdują się także neutrony, które nie mają żadnego ładunku elektrycznego. Ładunki dodatni i ujemny przyciągają się i to dlatego elektrony krążą wokół jądra atomowego. Ładunki tych samych znaków odpychają się. Liczba elektronów i protonów w atomie jest najczęściej taka sama. Ale czy wszystkie przedmioty są tak samo zbudowane? Zobaczmy, jak zbudowany jest drut miedziany. Jak pamiętacie, w naszym puzzlu elektrony trzymały się blisko jądra atomowego i nie przemieszczały się pomiędzy sąsiednimi atomami. Tutaj widzimy, że pomiędzy nieruchomymi atomami poruszają się we wszystkich kierunkach elektrony. To tak jak moje automatyczne robaczki. Poruszają się chaotycznie, odbijając się od siebie i od krawędzi. Ale ja potrafię sprawić, że moje robaczki będą poruszały się w sposób uporządkowany. O tak. A czy to samo można byłoby zrobić z elektronami? Okazuje się, że tak. Wystarczy tylko, że nasz drut podłączymy do dwóch różnych końców baterii. Jeden z nich, oznaczony znakiem minus, zawiera za dużo elektronów, a ten oznaczony znakiem plus za mało. Kiedy połączymy je ze sobą, wtedy elektrony z miejsca, gdzie jest ich za dużo, czyli z minusa, zaczynają przemieszczać się do miejsca, gdzie jest ich za mało, czyli do plusa. Mówimy wtedy, że płynie w nim prąd, który sprawia, że żarówka świeci. Taki uporządkowany ruch ładunków elektrycznych, w naszym wypadku elektronów, nazywamy prądem elektrycznym. Widzimy, że pod wpływem baterii elektrony poruszają się w jednym kierunku. Prąd, jaki daje nam bateria, nazywamy prądem stałym. Ale czy jest jeszcze jakaś inna możliwość, aby elektrony w przewodzie metalowym poruszały się w sposób uporządkowany? Okazuje się, że tak. Zobaczcie. Prąd, który płynie w naszych domach, zasila różne urządzenia, w tym też moją lampkę. Ten prąd nazywamy prądem zmiennym, ponieważ płynące elektrony poruszają się nieznacznie raz w prawo, raz w lewo. Z prądu z baterii lub z gniazdka elektrycznego korzystamy na co dzień w domu. A ja w mojej pracowni mam urządzenia, które nie tylko potrafią wytworzyć prąd i pokazać, jak zachowują się ładunki elektryczne, ale także potrafią wytworzyć piorun. Bo piorun to też prąd elektryczny.